Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich mieszkańców Częstochowa, jeśli powiem, że bardzo dziękujemy Beacie za pełnienie tej funkcji, której nie każdy by się podjął, która nie jest funkcją łatwą, miłą i przyjemną, za tą pracę społeczną, którą którą my musimy, nam wypada i musimy uszanować i której każdemu z nas trudno by się było podjąć, bo to nie są łatwe wyzwania. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. A tobie, Beato, życzę owocnej pracy na innej niwie społecznej. Myślę, że masz już coś w zanadrzu, gdzie będziesz się realizować. Dziękuję tobie bardzo. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy tutaj symbolicznie tymi kwiatkami podziękować za ten ogrom pracy, tak, i ten trud tej pracy, tak, sołtysa. No mam nadzieję, że przyszły sołtys, który będzie reprezentował tutaj mieszkańców wsi Częstochowa, no, że będzie też lubił tą pracę. Dziękuję. Także gratulujemy jeszcze raz i dziękujemy za tą pracę, co było wspomniane. My nasze spotkanie z wszystkimi sołtysami, wiecie, że dużo się zmienia, mamy w przyszłym tygodniu. Komisarz Strategia w składzie Beata Bruchman, Wojciech Nowicki, Marek Ramca stwierdza, że na zebraniu wyborczym Śledztwa Częstochowo w dniu 25 września 2024 w wyborach sołtysa Śledztwa Częstochowo wybrano Ireneusz Kowalewski. Dobrze. Ta sama komisja w tym samym składzie stwierdza, że na zebraniu wyborczym Śledztwa Częstochowo w dniu 25 września 2024 w wyborach członków Rady Sołeckiej w wyniku zgłoszenia kandydatów na członków Rady Sołeckiej w liczbie nie przekraczającej ogólnej liczby członków stwierdza, że w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Częstochowo zostali wybrani Renata Bartecka, Kamila Jelińska, Grażyna Kanka. Szanowni Państwo, pozwolę Państwu w imieniu własnym, Państwo zaraz będą też składać gratulacje. Panie sołtysie, gratuluję wyboru na najbliższe 5 lat pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Częstochowo. Gratulacje. Zapraszam do współpracy. Wszystkich tu kontrkandydatów nie było. Tak jak Państwo tu jednogłośnie też głosowali, tak zachęcamy do działania przede wszystkim. No bo jest co faktycznie robić, a czasy okazuje się, że na działalność społeczną są niestety coraz trudniejsze. Ale miejmy nadzieję, że taki renesans tutaj będziemy przeżywać tego w Częstochowie, co sobie sam sołtys sobie życzył, żeby mówił, że jeszcze lepiej niż Beata, czy... Nie, powiedziałem, że będę coś tylko nie gorzej, nie z gorzej. Nie gorzej. To dobrze, przynajmniej ten sam poziom będzie tutaj trzymać, także dużo inicjatyw będzie. Środowisk jest tutaj dużo też do scalania. Pamiętajcie, łączyć jest dosyć trudno. Dzielić to jest wszystko łatwo, ale łączyć jest trudno ludzi, ale mam nadzieję, że tak w sołectwie tutaj Częstochowo będzie. 3 panie tylko w Radzie Sołeckiej, ale pan mówi, że z paniami sobie dobrze współpracuje. Ułożę sobie. Mam nadzieję, że funkcję tą będę pełnił z godnością dla ogółu mieszkańców Częstochowa. Nie jest gorzej jak Beata. A w momentach krytycznych na pewno będę zasięgał informacji, jak to robiła, że jej to wyszło przez tyle lat. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną rzecz. Uściślimy później. Mój face nie ma takiego zasięgu jak Facebook gminy czy Gmina 24. Tam zamieszczam również jakieś informacje, kiedy, co. Widać, że obieg informacji w Częstochowie jest. Widać to po dzisiejszej frekwencji na tym zebraniu. Niemniej dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że nie polegnę.